Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tifur, witam was w kolejnym odcinku Prince of Persia. W końcu mój umysł pozwala mi powoli wrócić do toku codziennych filmów, mimo iż ciągle tutaj różne rzeczy są w rozsypce i różne są powoli robione, to ciągłość musi powrócić i musi zostać zachowana, że Popik to jest seria do skończenia i nawet przyjemnie mi się w niej klika i odrywanie się od niej na dłuższy czas spowoduje tylko spadek moich umiejętności, to lecimy przed siebie. Udało się nam zdobyć dwie ważne moce, możemy teraz zmieniać świat, możemy chować typów prosto do naszego małego pocket wymiaru. To jeszcze daliście mi informację, że mogę pójść do miejsca, gdzie są te wszystkie przepowiednie i odebrać płatki zwiększające mi poziom życia. Kto wie, może nawet już ich na tyle pozbierałem, tak więc wejdźmy w interakcję. Wy zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Zobaczcie, jakie dostanę nagrody. No, jeden płatek się znalazł tutaj. Trochę bieda, no ale cóż, teraz mi tylko dwóch brakuje do kolejnego powiększenia życia. Czy mnie będzie teraz stać na coś fajnego? Cholera, nie wydaje mi się. Mam poczucie, że dużo tutaj mnie blokuje to, ile posiadam tych moich magicznych sztabek. Sztabek metalu, ponieważ ich ilość niestety jest zdecydowanie ograniczona. Nie umiem nawet tutaj skakać, chciałbym wejść do góry, tak w spokoju. Ale ewidentnie najpierw muszę tego delikwenta pokonać, wskoczyć sobie na górę. Ale do góry, powiedziałem ci, cholerny umyśle. Tego nie będziemy pokonywać, lecimy do naszej kryjówki. Zobaczmy, czy ja mam cokolwiek tutaj do kupienia. Cholera, no nie wydaje mi się, wskazówka od dziewczynki nie za bardzo. U niej mamy Xerxesy, kolejne amulety, które średnio mnie tutaj grzeją. 2500 dodatkowa mikstura tutaj. Powiedzieliście mi, że mogę zdobyć jedną tabliczkę, tą metalową, od naszego pana szefa trenera, który się znajduje tutaj. Aczkolwiek to jest w cholerę dużo klikania, ale nauczyłem się jednego ciekawego ruchu w tej chwili, to znaczy gałka w dół i cięcie. Mogę załatwić przeciwnika jednostrzałowego bez robienia ruchu do przodu podczas ataku. Bardzo sprytna taktyka, żeby nie wpaść w wybuch, który się spowoduje, ale też mogę oczywiście w dół zrobić cięcie, które podbije wroga słabszego i wtedy mogę zrobić mu potężne combo na paszczę. Tak więc cały czas uczę się kolejnych rzeczy i za ukończenie tego treningu też chyba jest metalowa sztabka. Ale cholera, trochę tych rzeczy tam jest do przeklikania, ja teraz po prostu nie mam na to czasu. Dlatego chwilowo lećmy sobie tam, gdzie lecieliśmy do tej pory. Idziemy tutaj do tego drzewa, zejdziemy sobie na dół. Mamy dwa przejścia otwarte. Znaczy w dwóch miejscach przejście możemy sobie otworzyć. Tak więc biegnijmy, gdzie mamy biec i zobaczmy, do czego nas to doprowadzi. Skorzystam sobie z tego drzewa, które się tutaj znajduje, jako że i tak, nie wiem, straciłem odrobinkę życia, bo coś mnie tam gdzieś grzmotnęło. Trzymamy kciuki za to, żeby dużo płatków somy było w okolicy i lecimy przed siebie. Musimy dotrzeć do więźnia piasku, coś czuję, że jakiś dziki nowy obszar nam się w związku z tym otworzy, jak już przełamiemy te wszelkie pieczęcie. Ja na razie muszę iść w prawo, a potem w dół. Nie wiem, czy kogoś tutaj spotkam. Czy to jest winda? Nie, windy nie ma, ale oczywiście są bomby, które będą czyhały na moje życie teraz. O! Jakoś tutaj w prawo, no właśnie, to mogę sobie otworzyć. Tylko musiałbym najpierw mieć tego grzmota fioletowego gdzieś na podorędziu, ponieważ inaczej niewiele tutaj zdziałam. Musiałbym jakiegoś zlokalizować, a potem tutaj z nim przyjść. To jest chyba najgorszy element tej całej mocy, że albo muszę pójść pół mapy i wiedzieć, gdzie te fioletowe wybuchowe typy się znajdują, albo mieć zawsze jakiegoś na podorędziu w tym moim wymiarze schowanego, ponieważ z tego, co do tej pory zauważyłem, nie kończy się im ważność. Dlatego mogę sobie ich nosić dokądkolwiek mi się podoba. Ale to jeszcze jest do pełnego przetestowania. Kolce wszędzie czekają, żeby mnie tylko zaatakować, ale my skupmy się na uwolnieniu więźnia piasku. Tego grzmota mogę sobie już tutaj wziąć. W tym miejscu akurat muszę sobie zrobić magiczną podłogę. Więc zróbmy. Tutaj chyba wzmocniony atak był potrzebny. Jebut! No i zajebiście. To mamy ogarnięte. Mogę sobie spaść na dół, byle nie spaść prosto w objęcia śmierci. Pieczęć zostanie zaraz zerwana. Czy przyjdzie do nas wtedy ten dziad i nam pogratuluje? Czy będzie chciał nam coś ciekawego powiedzieć? To się dopiero okaże. Czy tutaj było drzewo? Tak, tutaj jest drzewo, tak po prostu. Nie wiem, czy mogę tam przejść dalej, nie wiem, czy mam po co tam przechodzić dalej, ale a! Skupię się może na razie na dotarciu tu. O! Cholera jasna, cholera jasna! Tutaj w lewo strzał, rzut, jesteśmy wzmocniony atak. Yeah! Haha! No i mamy tutaj już całkiem kluczowy element fabuły pokonany. Nie wiem, czy będzie więcej tutaj mocy, które będę mógł sobie zdobywać, ale wiecie co też. YOLO, wskakujemy do portalu. Nie wiem, gdzie mnie to zabierze. Droga do więźnia piasku ukończone. Gdzie myśmy teraz spadli? Inny wymiar, po prostu głębsza część tej samej mapy. Nie mam zielonego pojęcia, ale mamy tutaj... O, jakieś dzikie piaski. O, mogę tym jeździć do góry. Oczywiście. O, kurwa. Dobra, okej, tego się nie spodziewałem. Jakby nie przewidziałem trochę tego, co się ze mną tutaj stanie. Ja wystarczy, że będę trzymał skok, nie muszę sobie cały czas tak bouncić, ale cholera jasna, jakie mi to daje możliwości teraz poruszania się. Coś czuję, że tutaj nie będzie tylko i wyłącznie przyjemnie. O kurwa, te kolce cholerne, czasami trudno jest je zauważyć. Domyślam się, że nie, mogę w tym powoli spadać, ale tak powoli, cały czas patrząc najlepiej w dół i unikając kolców.
ale też oczywiście... Ho! I teraz musimy tutaj już hopsać, powolutku hopsać. Ho! Teraz spadamy w dół. Nie wiem dlaczego i po co ja to w sumie robię. Mogę tutaj w lewo, mogę iść do góry, mogę iść w dół. Co się tutaj znajduje? Boss? Przeciwnik? Skrzynia? Oczywiście, że mamy tutaj jakiegoś takiego dupielca. Proszę, kombo na podbiciu, to mi się podoba. Jeszcze raz kombo na podbiciu. Jedna rzecz, której się nauczyłem z treningu podstawowych ataków, który szczerze myślałem mnie nie zaskoczy i jednak mnie zaskoczył, ale mam tutaj jakieś drzewo, więc ja bardzo... O kurwa! Ty, dobra, ten jakie tutaj magiczne rzeczy potrafi robić. Co to za kurwa dżin szalony, cholera jasna. Dobra, a dasz się pociąć? Mam wrażenie, że najlepiej to by było typa po prostu kontrować za każdym razem, jak próbuje strzelać tymi swoimi magicznymi rzeczami. Plus przeciwników, którzy są latający i strzelają różnymi rzeczami, jest taki, że najczęściej nie potrafią przyjąć wielu ciosów na siebie, dlatego w miarę szybko da się ich załatwić. Tutaj mamy drzewo, ja chcę je sobie odblokować. Nie jestem pewien, dokąd mam tutaj w ogóle iść, jaki jest mój cel. Czy ja mam iść w prawo, czy ja mam iść w lewo, gdzie jestem więzień piasku? A wiecie co? Tak naprawdę tu jedyne, co muszę w tej chwili robić, to po prostu eksplorować. Dlatego zobaczmy, czy coś się jeszcze tutaj znajduje. Mogę wejść sobie do góry, mogę wejść tu, mogę wejść tam. Nie ma jakichś kolejnych piasków? Nie wiem, ale mogę tego podrzucić. O, kurwa, ty! Byku kolego! Co to był za potężny atak? Oj! Ale już kolejnego nie będzie. Kto wie, może po tym, co tutaj w tej chwili rozwala. Jest to kawałek chyba... Chyba przepowiedni? Nie. Mogę coś z tym zrobić? Nie mogę z tym nic zrobić. Ale mogę to zgarnąć. Uuu. Takżem czuł, że to nie będzie tutaj bez powodu się znajdowało. Kolejną jakąś taką piaskowo-żółtą kulę mogę porwać. Tylko czy mi to będzie służyło do czegoś ciekawego? Czy może... Nie no, z jakiegoś powodu muszę móc to brać. Dlatego zaraz się okaże. Zjedźmy sobie tutaj na dół tym piachem. Dobrze, że mogę sobie tą kamerę przesuwać. Ale dobra, tutaj zbyt wielu zagrożeń nie widzę. Widzę za to kurwa płatek z drzewa. A ja ten płatek bardzo chętnie sobie zdobędę. Kto wie, kiedy przybędzie kolejny, będę miał kolejny upgrade'ik życia. A jeżeli coś tutaj dla mnie ma duże znaczenie, to jest to upgrade'ik życia. Czy może... Nie, to zdecydowanie nie podziałało. Czy ja mogę się tego jakby dotknąć? O kurwa! To mnie bije! A, okej, dobra, rozumiem. Czyli musiałbym w jakiś sposób dotknąć tego gówna. Ha! Jakoś się na to wspiąć. Dobra, nie takie proste, jak można by pomyśleć. Szczególnie, że doskoczenie tutaj to też ledwo w granicach moich możliwości jest. Kurwa, no nie. Musiałbym mieć chyba jakiś wyższy wyskok, żeby dać radę tutaj przejść. Nie mam zielonego pojęcia. Ale umieśćmy sobie tutaj znacznik i lećmy przed siebie. Jeżeli dojdę gdziekolwiek i będę tutaj zablokowany, to znaczy, że... Cóż, jednak robię to źle. A jeżeli dojdę gdzieś, gdzie odblokuję podwójny skok, to od razu będę wiedział, że to jednak nie o to chodziło. Zabierzmy sobie tego kamienia ze sobą. Nie jestem pewien, w jakim celu, ale może się jebaniec przyda. Tutaj też gdzieś mogę zejść w dół, więc jolo, no jak to bawiają? Trzeba badać świat. Hej, dobra, kolego, kombo w powietrzu. To mi się podoba. Jeszcze jeden rzut. Atak w dół. Woohoo! No i pokonany. Kurwa, ten jeden trik z podstawowego treningu może się okazać tutaj kluczowy. A, takżem czuł. Takżem czuł, że to jest po prostu niefioletowa wersja wybuchowych krabów, którymi mogę rzucać. A tu chyba szybka podróż? Nie. What the fuck? Ty, drugi Sargon, come on, kolejna moc? I won't let any more of you distract me from my goal. Nie jestem gotowy na ten pojedynek. Czy ja w ogóle mam tutaj dobry profil wybrany? Chyba tak. Chyba tak. Our goal is the same. Aha, okej. Okay. No dobra, to powalczmy w takim razie, panie Sargonie. Ej! Dobra, spróbujmy falatry. Czy on jest... Dobra, okej, okay, udało mi się go trafić. Już myślałem, że będzie, wiecie, w nieodpowiednim miejscu, żebym go mógł po prostu uszczelić w ten sposób. Ale dobra, ty! Robię mu kombo na paszczę. Podbijam go ciągle i atakuję, ale niestety trochę się wycwanił. Ej! Ty, kolego! O, kurwa, dobra. Falatry równie dobrze przeciwko mnie może być wykorzystana. Te. Na spokojnie, ty! Tutaj mogę w ogóle grzmotnąć sobie też tego kamienia, ale mogę też grzmotnąć, kurwa, siebie, problematycznie. Halo, dobra, podka! Podka, kurwa, tak pięknie go zamknąłem w tym moim kombo strzale. Dobra, to będzie kolejna fala atry odblokowana tutaj, jak nic. Dokładnie ta, którą w tej chwili widzimy, że on wykorzystuje. Co to, kurwa, za te peki są? Dobra, tym mogę... Jej! Uniknąć może jego napierdalania. Halo, o, dobra, to go całkiem nieźle przerwało akurat, ale jak on teraz napierdala, z jaką prędkością on potrafi to wszystko teraz robić? Halo! Nie! Dobra, kolejna podka, unik, pierdolnięcie, kontra, nie kontra. Ja mogę mu falę atry w tej chwili zrobić, żeby przerwać jego atak. Może teraz go podbiję i wykończę! Ja! Dobra, dziękuję bardzo. Co za to dostanę? Fala atry pewnie, czymkolwiek ona była, nie jestem pewien. Skoncentruj atry, by na pewien czas stać się silniejszym i szybszym. Ulepsza wszystkie ciosy, pozwala tworzyć nowe serie, zwiększa obronę przed... okej. To jest która fala atry? Poziomu trzeciego, kurwa, coś nowego mamy. No dobra.
Nawet, że się udało, mam wrażenie, że zamknięcie go w tym specyficznym stunlocku na początku było całkiem niezłym pomysłem. Ponieważ całą masę obrażeń mu wcisnąłem i teraz możemy mieć trzy paski Atry, proszę, proszę. Czyli to był nie jedyny zysk z tej całej walki, że mam nową falę Atry. Aż mam teraz trzy paski potężnie do naładowania. O kurwa, o Jezus Maria, oczywiście. Dobra, ziomeczku, tak. Teraz kolce, oj, nie udało mi się przed tym nawet obronić. Przydałoby mi się drzewo, szczerze mówiąc, w tej chwili, ponieważ jeżeli drzewa mieć nie będę, no to zaraz kurwa zginę. O, dobra, to nawet nie było to. Kurwa, teraz te. Jezus Maria, chuj, tak tym oberwałem. Dobra, kurwa, łuki, strzały. Oj, nie udało mi się tego skontrować, zaraz mnie zajebie. Halo, jakiś taki jeden pierdołowaty przeciwnik nie może być. Come on, już nie mam potionów w ogóle. Ten. O kurwa, ty co sobie wyobrażasz? Czy ja nie mogę do ciebie strzelić teraz? Oj! Dobra, oj! Kurwa, dobra, okej, koniec! Nie wiem, czy on rzuca tutaj nawet we mnie. Ale jeżeli będę to dalej kontynuował, to się to źle dla mnie skończy. Już się to źle dla mnie kończy, halo? Dobra, pierdolę, wracam do drzewa. Mój cel w tej chwili główny, powrót do drzewa. I tak nie zabiłem żadnego z tych przeciwników, więc niewiele tracę tak naprawdę. Ratatata, gdzie było to drzewo cholerne? Nie! Dobra, gdzieś wyżej chyba. O kurwa, dobra, kolejny... Nie, kolce! Mam jeszcze papryczkę. Dobra, pierdolę. Chcę wyjść do góry. Nie, umarłem, kurwa. Nie chcę tracić moich odłamków. Nie, przepraszam, to game over, czyli umarłem już przed chwilą. Kurwa, żem się wpakował w walkę, na którą nie byłem gotowy. Cholerny giga Sargon. Nadal nie wiem, którędy powinienem iść, żeby dojść tam, gdzie mam dojść, ale wiecie co, jak już mnie wyrzuciło tu do góry, wejdźmy sobie wyżej, przejdźmy sobie do tej poprzedniej lokacji. O Jezus Maria, muszę tutaj chyba całą ścieżkę pokonać, górą przejść po całości, bo inaczej się to nie uda. Ratatatata, o kurwa, no co ty sobie wyobrażasz? On jeszcze jakieś właśnie strzały przyzywa z jakiegoś kompletnie innego miejsca. O, zajebiście. Wszystkie trzy paski życia, jakie miałem, kompletnie w pizdu. Dobra, jak wskakuję w ziemię, to robi atak, który będę w stanie skontrować na żółto. O, kurwa, come on! Przepraszam, czy te strzały tutaj latają tak sobie po prostu, dla zabawy? Czy może w jakiś sposób on je przyzywa? Czy to jest kwestia tego przeciwnika? Czy może to jest kwestia tego miejsca całego? Nie wiem. Ale do tego najlepiej doskoczyć i zamknąć go po prostu w feerii ataków. Najskuteczniejsza taktyka chyba na niego. Dobra, lecimy w prawo. Jeżeli pójdę w prawo i zbadam to wszystko i zobaczę, że niczego ciekawego tam nie ma, to przynajmniej mamy odpowiedź, dokąd powinienem się udać. Mamy te wszystkie teraz piaskowe grzmoty. O Jezus Maria, dobra. To będzie interesujące. Ja już tędy szedłem, czy ja wpakowałem się w coś kompletnie innego? Nie jestem pewien. Ale przynajmniej w miarę ogarniam nawigowanie się po tych kolcach, niekolcach i piaskowych windach. Całkiem ciekawy system, muszę przyznać. Co obszar, to coś nowego się tutaj pojawia. Oj! Dobra, dobra, na spokojnie. Tutaj w lewo za bardzo nie przejdę. Tutaj nawet gra mi mówi, że mogę tylko z jednej strony wejść tym dolnym przejściem, bo czegoś tutaj nie mam. Po prostu wzmocnione metalem od jednej strony drewniane drzwi są dla mnie nie do pokonania od złej strony. Kolejne drzewo też będzie gdzieś na prawo, więc... O kurwa, jest dwa razy bliżej niż poprzednia. Ja tam zasuwałem. No dobra. Żyćko przynajmniej mamy, potiony mamy. Czy ja dam radę pójść tutaj gdzieś na dół? Coś tutaj ciekawego, ukryte pomieszczenie? Zwykłe przejścia, nawet nie ukryte. Dobra, let's go. Co my tutaj znajdziemy? Wielkie pomieszczenia, komnaty, przeciwnicy. O kurwa, co to za robal jest? O ty, dobra, to nie robal. To jakaś taka meduza piasku. O kurwa, haha. Dobra, nie ze mną takie kurwa numery. Żonglowanie w powietrzu, podbijanie przeciwnika. Oj. Dobra, ej kurwa, no. Aha, dobra, teraz nie atakuję. Jak byłem gotowy na kontrowanie, to atak się akurat nie przewidział. Moment, dawaj. Aha, już miałem jeden kamień przy sobie. Nie popatrzyłem na interfejs. Co mamy tutaj? Tylko windę, kolce, coś nowego, dodatkowego. Ciekawe jestem, jak optymalne będzie rzucanie tymi wszystkimi kamieniami w przeciwników. Trochę nie chcę tego marnować z jednej strony. Z drugiej, jakby, czemu by nie... Oj, kurwa, ty, kolego! Nie pozwalasz sobie troszeczkę na za dużo? Jo, pierdolnięcie w ziemię, żonglowanie, podbijanie. Najlepsza taktyka na walkę tutaj. To jak nic jest wystunlokowanie przeciwnika tak bardzo, jak tylko jest się w stanie. Ty, o, tej nie zgarnę? Halo, tego też nie? Co, muszę im życie obniżyć, żeby to podziałało? Nie wiem, ale to mogę potraktować falą Atry. Czemu nie? Trochę jej mam. A tamten... Zamknąłem go jednak, okej. Okay. Dobra, nie zauważyłem. Miałem wrażenie, że mi nie pokazało w ogóle zamykania tego typa w tym portalu, ale dobra, jolo. Haha. Dobra, walczcie ze sobą, jebańce. Dobrze, że mam tak ładnie zaznaczone, który jest który. Dobra, nieważne, posłał mnie, kurwa, kilometr dalej. Ta piaskowa pizda też jeszcze ze mną tutaj pogrywa. Dobra, potionek. Dobra, czy ja chcę się z nimi bić? Mam wrażenie, że stanowią dla mnie niemałe wyzwanie, ale dobra, tą dam radę zabić. Trochę żonglowania, trochę podbijania, mamy jeszcze więcej odłamków. Hej, hej,
Wow! Dobra, okej, okay, ty. Nawet, że ich tutaj zamknąłem w tym stun locku, o którym mówiłem. Dobra, atak ten powietrzny. Oj, cholera jasna, widziałem jak się chowa, ale nie byłem wystarczająco blisko, żeby go skontrować. Dobra, idzie mi cienko, ale będzie szło jeszcze gorzej, gwarantuję wam. Troszeczkę poznaję jeszcze meandry tego, tej nie wiem, pustynnej, piaskowej okolicy. O, to się będzie rozpadało oczywiście. A wróci? Dobra, wróci na szczęście. Cofa się w sumie w czasie, żeby powrócić. Tak to chyba jest tutaj skonstruowane, cholera! Dobra, nie tak miało być, ale dobra. Jeszcze raz. Cyk, pyk, od ściany. Tutaj ten. Właśnie zastanawiałem się, czy muszę się od ściany odbić, czy może wystarczy, że zrobię to inaczej. O kurwa, ty! A, wszystkie się rozpadają. Chwileczka rozproszenia i już jesteśmy w dupie. Ale dobra, przynajmniej tego nie muszę tutaj już tam zbierać. Cyk, pyk. Tutaj może przyklejmy się do tej ściany. Tak na wszelki wypadek. Ale końców żadnych tu nie widzę. To za to się zaraz pod moimi nogami rozwali. Okej, okej. Trochę mniejsze skoki do ściany. Tu jest bezpieczeństwo. Nie ma kolców. Tererere. O! Dobra, pierdolę. Za mała jest ta nagroda, żeby warte to było udawania się tam. Haha! Kurwa, oczywiście. Aj, te... Nie. Cholera jasna, skąd te pieprzone strzały jego latają? To jest chyba najgorsze. A on, dobra, przyzywa do siebie tą dzidę, ale nawet nie wiadomo skąd. Widać jeszcze taki leciutki indikator, który na to wskazuje. Ale nie jest on tak widoczny, żeby powiedzmy było to obvious od razu. Okej, okay, dobra, pozbyłem się tego mogę, może też uda mi się. A, kurwa, oczywiście, że nie. Dobra, udało mi się go przynajmniej skontrować. Na kolce, suko! I umieraj tam, dobrze, ale mojej odłamki. Jedna podka mi została. Naprawdę, ostatnio moje poziomy życia tutaj nie reprezentują zbyt wysokiego poziomu rozgrywki. Oho, dobra. Odważny, ostrożny zjazd. Do drzewa poproszę, jak najszybciej. Gdzie ono jest? Wszystko mi się tutaj wtedy zrespi, ale nawet o to nie dba. Mamy drzewo. Git. Jakieś przerażające, mega destruktywne, gargantuiczne odgłosy tutaj ciągle w tle słyszę. Nie nastraja mnie to zbyt pozytywnie i ewidentnie nie dam rady tutaj nic zrobić. Nie wejdę wyżej. Mogę iść co najwyżej niżej. No ale w sumie mój cel jest niżej. Ten cały więzień w piasku, nie wiem w jaki sposób został zamknięty, uchowany, schowany. No ale chyba... No czekajcie, nie, bo ja tutaj przyszedłem w tym kierunku. Czy mogę wejść jeszcze bardziej do góry? No myślę, że mogę, tylko muszę to zrobić, kurwa, spytnie. A! Nie! Kolce! O, tyle straty życia przez pieprzone kolce. Dobra, jeszcze jedna próba. Oczywiście wrócił tam mój ulubiony przyjaciel, pan przeciwnik, w tamto miejsce. Dobra. Ej! O, kurwa! Te! Byku! Nie! Kolce! Nie! Dobra, okej, okay, żyję, ale znowu... Tak się śmiałem, że to ja sobie żongluję przeciwnikami, ale teraz to ja zostałem... przeżonglowany przez niego. No wkurwi mnie ten platforming kiedyś naprawdę, nie na żarty. Staram się to robić ostrożnie. Robię to dobrze 4 razy pod rząd, a potem jeden raz coś spierdolę i tyle tego jest. Kurwa i ta dzida pieprzona. Wydupcaj tam! Na kolce! Umor czy nie umor? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Oj, ty! Skurwysynu! Czemu to się rozpadło? Halo, dobra. Cyk, pyk, do ściany, od ściany, w prawo. Co tu będzie? Błogosławieństwo czy śmierć? Czy ja mam radę to rozwalić? Wiecie co, nawet nie będę próbował, ale jakbym miał strzelać, to nie. Cholera jasna. Aha! Okej, okay, dobra, tutaj ślizg. Dobra, bardzo ostrożny platforming sekcja. Rozumiem. Teraz tutaj cyk, pyk, w prawo. Ej, moment, tam dam radę przejść gdziekolwiek? No, powiem wam, układ tego wszystkiego sugeruje, że tak. O! No kurwa, widzicie to gówno? Coś tam jest. Coś tam jest jak nic. Ale to chyba jest do powrotu, co? Coś tak czuję, że to jest do powrotu. O! Ja? Okej, okay, ale tutaj na górę nie wejdę, nie ma opcji. Znowu tak jakbym potrzebował jakiejś formy podwyższonego skoku. Więc zostawię sobie tutaj Dynksa. Jeżeli ja nie mogę naładować mojego skoku, żeby wybić się wyżej, to ja nie widzę sposobu, w jaki miałbym się tam dostać niby. Ale dobra, do drzewa, tutaj gdzieś jest jakaś ścieżka na lewo. O kurwa, o czy widzicie? On już był martwy, ale kurwa wrócił do życia przez moją głupotę. Znaczy, przepraszam, umarł po raz drugi, ale tak w taki nie do końca kontrolowany sposób. Dobra, mamy piach, zjedźmy sobie w takim razie w dół i w lewo. Dalej mamy 3 podki, to moja największa pociecha w tej chwili. Też całe moje piękne, bonusowe życie już się z nim pożegnałem. No to w lewo, cokolwiek jest w lewo. Kolce, kolce, jeszcze więcej kolców oczywiście. Teraz mogę... Ja, on niestety ma takie sprytne sposoby unikania obrażeń ode mnie, ale jeżeli uda się go dobrze złapać, a to nawet nie jest źle. Okej, okay, tu mogę zrobić tak, tak. Ja, okej. Okay. Kurwa, dobra. Dużo mamy tutaj dobroci, ale trzeba sobie przemyśleć trasę, jaką się będzie chciało tam skakać. Bo inaczej się to po prostu nie uda. O kurwa, ta jeszcze piździana. Żartujesz sobie chyba. A kurwa, jeszcze tego nie skontrowałem. Dobra, schowam się, podka i teraz mogę ją pokroić dalej. Pożonglować, jeszcze raz pierdolnąć przy ziemi i do widzenia.
Ja! Cholera jasna. Hio! Teraz. 2000 odłamków, co? Już niedługo, jeżeli się ładnie i grzecznie postaram, to będę w stanie sobie za 2500 oraz jakieś tam xerxesy, których akurat mam więcej niż mam tych sztabek, zakupić dodatkowy potion. Tylko czy ja chcę zbierać konieczne na dodatkowy potion? Mam wrażenie, że byłoby to akurat dobre przy moim playstylu i jak na razie umiarkowanej ilości sukcesów. Kurwa, i teraz znowu byłem za daleko, żeby go skontrować. Nawet nie wiem, jak ta animacja wygląda. Już mnie tupnął, naprawdę. Ha! O, ty suko. Dobra, czasami naprawdę uda się go zabić od razu, czasami w ogóle. O, teraz! Ja jebie, dobra, giń w katuszach. Jesus. To jest najlepszy moment na odjebanie tego typa. Ale niestety, jak widzicie, wychodzi mi z rzadkością. O! Okej, teraz tutaj leciutko w lewo, naprawdę. Moim celem jest progres, bo im więcej czasu tutaj spędzę na próbach jakiegoś, wiecie, platformingu szalonego, tym gorzej się to dla mnie skończy, coś tak czuję. Bo tych kolców tutaj, które chcą nas ujebać, są niesamowite ilości. Okej, tam jeszcze coś było u góry. Tutaj mamy jakiegoś xerxesa. Jakieś ogromne tutaj odgłosy, mam wrażenie, cały czas słyszę. Nie, moment, gdzie ja tutaj mam iść? W dół czy w górę? Nie wiem, spróbujmy w dół. Mam wrażenie, że tam w górę to tylko jakiś kolejny platformingowy challenge się znajduje. O! Okej, dobra, na spokojnie. Teraz tutaj zium w lewo. Niestety, jako że jestem tutaj po raz pierwszy, decyzje, które podejmuję, muszą być bardzo szybkie. A! Nie mam wiele czasu na zastanowienie się. A gdybym to, wiecie... O, kurwa, tak! Zryw to był potrzebny. Gdybym to robił piąty raz, to mógłbym, wiecie, jakoś tutaj kreatywniej do tego podejść, bo wiedziałbym, co tutaj robić, a tak to, no niestety, z doskoku za pierwszym mi się nie udało, chociaż wiecie co, no jeżeli przymkniecie oko na tę jedną śmierć, to można wszystkim mówić, że udało się za pierwszym. Te piaski tutaj, trzeba ostrożnie manipulować, wiecie, siłą mojego skoku. O! Dobra, na spokojnie, cyk, pyk, tutaj boom, robimy tak, znowu do góry, hopsa, hopsa. Cholerny platformik. Naprawdę ta gra mnie nienawidzi. Dobra, to się udało. Ta ściana jest do powrotu. Bardzo ostrożnego powrotu, ale żyjemy. Nie mamy potek, co prawda. To może być problem, ale zobaczymy, jak to się dla mnie wszystko skończy. Co się znajduje tutaj? Śmierć? Ewidentnie droga powrotna, ponieważ mogę się ślizgnąć, żeby spaść z czegoś takiego, ale nie dam rady niestety się wślizgnąć jakby tak po drodze. O, kurwa, boję się, szczerze. Boję się tam iść, co jest z lewej. A, niewiele przyjemniejsze rzeczy, szczerze mówiąc. O, dobra, na spokojnie. Tutaj mamy deskę, wiecie co, skorzystajmy z deski. Kolejnego przeciwnika tam widzę. Nie mam niestety znaczków do żadnego drzewa. Wolałbym mieć, no ale dobra, trudno. O, skurwysynu, bum, strzał. Okej, dobra, tylko załatwiło Inoros. Bardzo przyjemne, bardzo rzadko też dostępne. Tak więc, o. Co mnie pierdolnęło, halo, co mnie tutaj walnęło. Dobra, tego mogę już tutaj zacząć kroić. O, kurwa, o, dobra, ale dobra. Zdążyłem zrobić unik, szok. O, dobra, na spokojnie. Co tam, schowasz się znowu? Ty, o nie, i tak nie dał rady zaatakować. Dobra, chodź tutaj się napierdalać. O, nie, dobra, takie randomowe kolce się tu po prostu respią. O, dobra, zrobię unik przed tym. Ale skąd te kurwa kolce się biorą? Naprawdę, nie wiem. Oj, przydałaby mi się jakaś podka w tej chwili. Jakikolwiek refill, naprawdę. Może być nawet ciepłe Pepsi z KFC. Ale refill bym nie pogadził refillem. Zresztą tutaj mogę sobie chyba jakiś skrót do drzewa zrobić. Jeżeli dobrze widzę, to mnie doprowadzi tak do rozwalenia tego. No i przynajmniej mniej przeciwników po drodze do pokonania. Cyk, 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 tutaj na prawo będzie drzewo. Poproszę mnie odnowić, zresetować. Niczego bardziej teraz nie pragnę, jak odnowienia wszystkiego, co posiadam. I można badać dalej pustynię. Bardziej niebezpieczną, niż bym się spodziewał. Jak tam te nasze fale Atry? Kurde, czy ja chciałbym coś podmienić? Taki ogólny wzrost wszelkich moich umiejętności, dusza Gilgamesza na przykład? Bo to mogę sobie wtedy wywalić to... Nie, wziąć tego i zamiast tego... Ta fala Atry za jeden jest całkiem akurat sympatyczna. Ja dość mocno lubię. Ale dobra, spróbujemy tą, która wymaga aż trzech ładunków. Ten Sargon, który ze mną walczył, naprawdę wydawał się być całkiem potężny podczas tej fali Atry. Czy ja będę potrafił to sensownie wykorzystać? Nie. Nie wiem. I nie wiem też, do jakich sytuacji to będzie najoptymalniejsze, bo wiadomo, no... Ogólny wzrost naszych umiejętności byłby niezły, jakbym po prostu walczył z większą grupą przeciwników. Nowe kombosy, nowe możliwości, to tamto... Ale czasami takie pojedyncze pierdolnięcie też naprawdę potrafi zdziałać cuda. Tak jak przed chwilą. Jeden strzał z łuku i delikwent normalnie rozgromiony. O, znowu mamy tą wężycę. Dobra, wiecie co, jolo, na razie idę w lewo. Zobaczymy, co się będzie w lewo znajdowało. Najwyżej wrócimy sobie tam i spadniemy w dół. Dzień Azdachy. Na równinach Fars nigdy nie powstała noga śmiertelnika. Przyszedł dzień Azdachy. A Ryman przysłał ją, by siała chaos na świecie. Dobra, chyba mamy tutaj teaser kolejnego bossa, którego będziemy musieli pokonać. Coś tak czuję.
Jeszcze jeden piach tutaj. Dokąd on mnie zaprowadzi? Prosto w objęcia śmierci, jak to zwykle u mnie bywa. Tutaj to chyba jest droga powrotna, coś tak mi się wydaje. Tym też mogę sobie do góry pojechać, ale kurwa, w które góry chciałbym pojechać? Nie wiem. Karkonosze? Tego nie rozwalę z drugiej strony, okej. Rozumiem. Spadnijmy zatem. Przejdźmy na ten lewy. Do góry, do góry. Do góry i w prawo? Nie, mogę tylko do góry i w lewo. I nic tutaj praktycznie nie ma. Albo nie, przepraszam, jest super... Ahaj! Wąskie przejście, kurwa, wiedziałem, że to mi się nie... O, przepraszam! Mamy to, cholera jasna. Ale teraz... Ja! Okej, dobra, bardzo wąziutkie, ale się nawet, że udało. Dobra. Mogę też przyspieszyć spadanie ewidentnie gałką w dół. No to w lewo zatem. Pokój za pokojem odkrywam coraz to bardziej obszerne jakieś, kurwa, meandry tego miejsca. To wygląda jak fast traveling, ale ewidentnie muszę tam dotrzeć z innej strony. Tutaj jakbym był i zszedł na dół i na prawo, bym odblokował przejście tutaj, czego potrzebuję w tej chwili nie za bardzo, ale tędy nie przejdę na pewno. Jak nic, nie wiem, czy to jest fast traveling, może to jest jakieś pieczęcie tam mi się jawią. No dobra, to zbadane w takim razie. Tu nie przejdę, tu nie wejdę, tam mogę próbować skakać gdzieś do góry, szukać tajemnic tamtego całego oceanu piachu, który się tu znajduje. Ale spróbujmy kierować się w dół, nasz cel się w dół znajduje. Wszystko inne to mogą być rzeczy poboczne, mogą być rzeczy takie, siakie, owakie. To jest rozwalenia z drugiej strony, więc tak mi nic ta typiara teraz nie da. Kamień już miałem, poproszę kolejny. No i co? No i lecimy. Tutaj w dół, co? O, jeszcze nawet drzewo łak, łak gdzieś się tu znajduje. Poproszę. Tak, tak, tak. Drzewa moje ulubione. W lewo, teraz w dół. Mogę sobie zawsze, mam nadzieję, wrócić tutaj. O, i mamy dziada. Dzień dobry. The god trapped here is more than evil. Doesn't matter. If this creature, Ezdaha, if Ezdaha holds the secret for a second chance to save Hassan, then I'm going in. No mortal has ever entered. Proceed, only if you're really certain, Sargon. Ja chciałem tylko, kurwa, drzewo. Drzewo będzie gdzieś tutaj na prawo, co? No jak to zwykle bywa, drzewa są w okolicy. Oj, mamy nawet ten fast traveling gdzieś tutaj, w prawo? Czy niżej? Gdzie ta komnata? Dobra, lewo. Lewo i w dół. Ten więzień piasku ewidentnie znajduje się bardzo niedaleko. Ja niekoniecznie teraz mam ochotę bić się z jakąkolwiek Ezdahą, ponieważ tutaj mogą być dodatkowe rzeczy gdzieś na mapie do zrobienia, które chciałbym sobie być może obczaić. A to miejsce ewidentnie prowadzi mnie wprost w ręce, kurwa, jakiegoś boga do pokonania. Kaja! Aha, okej. Okay. Rozmawiaj. Anger the Simurgh. Such a god sends you into the sands up to your neck. I imagine you'd have to be very evil to have such a thing done to you. I don't talk to them who are going to be eaten. Aha, no dobra, okej. Okay. Żyj se tam w tym drzewie, w maraźmie twojej codzienności. Mam cię w dupie. No jak nic, zejście niżej będzie powodowało coś mega pojebanego, dlatego na razie może chciałbym zająć się innymi rzeczami, które jeszcze mam tutaj do roboty. Po pierwsze, ten pieprzony quest, który się znajduje, powiedzieliście, że jestem w stanie go wykonać, plus inaczej, jeżeli wrócimy na sam początek, tutaj jest ten quest, to dam radę zejść sobie na dół, mamy miejsce, które damy radę już w tej chwili ogarnąć. Mamy tam ścianę żółtą do rozdupcenia. Czy jestem w schronieniu? Nie. Możemy sobie przejść tutaj, drzewa nie potrzebuję. Gdzieś zejdziemy sobie tutaj na dół. Mam przy sobie w tej chwili tego gówniaka, akurat pustynną wersję, która pozwoli mi rozwalić tamte wrota / przejście. Dlatego ja chcę ominąć wszystkich wrogów tutaj po drodze. Walka z nimi mi niewiele da. 2000 tych moich odłamków już teraz mamy. Tego sobie unikniemy. Oj, byku, ja chcę w dół. Do widzenia. Aha. O, brakuje mi tych pięknych czasów, kiedy sobie po prostu biegałem, skakałem i wszystko w dupie miałem. I walczyłem z jakimiś tam kościotrupami dupielczanymi. Tutaj w lewo to jest samiutki praktycznie początek gry. Pierwsza rzecz, do której nie mamy dostępu, którą odkrywamy, to są właśnie te dynksy. Nie, kurwa, co ja zrobiłem? O, kurwa. Chociaż kto wie? Dobra, wiecie co? A, chciałem dla zabawy tutaj porwać sobie jednego z tych typów. A teraz, kurwa, co? Teraz nie mam cichych. No dobra, moment, zdobędę tego dżungla. Dobra, okej, jestem już z powrotem, tym razem mogę sobie te drzwi... Chuj mi w dupę. Autentycznie nie zrobiłem nic źle, dlatego teraz zrobię to stojąc obok, żeby czasem mnie odwinęła gałka w złą stronę i mnie kurwa nie oszukała tak jak przed chwilą, tak więc lećmy. Aczkolwiek daliście mi znać, że to miejsce jednak niekoniecznie jest dostępne z tej strony, ponieważ...
Okej, Jesus, już myślałem, że kolejna blokada. Że tam gdzieś da się przyjrzeć podłodze i w jakiś specyficzny sposób jednak to otworzyć. Dlatego jeszcze muszę na to zerknąć, ponieważ możliwe, że ścieżka, którą w tej chwili się wybieram, kompletnie nie prowadzi do tamtego zadania. I tak pewnie jest, bo coś tam powiedzieliście. Widziałem w komentarzach, że o, Tivura, przyjrzyj się tam podłodze dokładnie, bo to może jednak jest inaczej niż myślałeś. Tak więc będę musiał się przyjrzeć tej podłodze. O ty, co się dzieje? A ty, tutaj jakaś pułapka jest, która ciągle w to gówno strzela. Okej. Dobra, czy tutaj są tylko i wyłącznie przeciwnicy, czy może coś ciekawego? Może jakiś chociaż płatek, drzewa somy, albo cokolwiek innego, co mnie na jakiś dłuższy czas zupgrade'uje? Byłbym bardzo zadowolony, gdyby to było to. Dobra, okej. Zdążyłem zrobić unik. Jestem z siebie zadowolony, aczkolwiek ten jebaniec niestety nie pada aż tak szybko. Ma za to ambitny plan, żeby być może jeszcze w tym odcinku zdobyć jedną płytkę, która by mi była potrzebna do tego, żeby tutaj sobie zupgrade'ować wiele moich rzeczy. Znaczy wiele. Głównie moje obrażenia mieczem, ponieważ brakuje mi jednej płytki chyba. Wydaje mi się, że środki w postaci kryształów czasu już mam. Ile tu jest, kurwa, przejść? Dziwacznik, to prowadzi do czegokolwiek? Nie wiem nawet. Tu mamy coś. Czy to był płatek? Czy mi się wydawało? Dobra, to jest płatek. Dobra, to już akurat jest argument, żeby tutaj troszeczkę czasu spędzić. Tylko jak tam się dostać dokładnie? To się wydaje być. No i zajebiście. Dobra, warto było tutaj przyjść, mimo wszystko. Coś czuję, że przydałoby mi się też tutaj w tej gierce po prostu wyszukać sobie w internecie, bo nie szukać osobiście, gdzie znajdę niektóre z rzeczy, które da się jeszcze poznajdywać, właśnie te sztabki, może Xerxesy, może coś jeszcze ichniejszego, żeby po prostu, jak już będziemy zmierzali do tego finału, być tak silnym, jak silnym być mogę, a że nie jestem najlepszy w maksowaniu wszystkich lokacji w grze, jakie się da znaleźć, to może po prostu wyszukanie sobie tego będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem. To mogę sobie za to otworzyć, przejście, nie przejście, tam mamy drzewo, tutaj mamy chyba wyjście na starą, dobrą powierzchnię, którą znamy już z samego początku gry i jest zajebiście. Dlatego dobiegnijmy sobie na prędkości do naszego fast travelingu, który będzie, no chyba w sumie niedaleko. Nie, gdzie ja teraz jestem? Gdzie ja, kurwa, polazłem? Halo? Ty, to jest jakieś tylne wejście, przejście? Myślałem, że to jest obszar, w którym już byłem, ale nie pozwala mi tutaj teraz przejść. Ha, intriguing. Tutaj mogę dziabnąć się do góry. Przepraszam, czy tutaj coś ogromnego, kurwa, lata? Czy mi się wydaje? Tak, zdecydowanie coś ogromnego tutaj, kurwa, lata. Dobra, czy ja chcę się z tym bić? Niekoniecznie. O! Ale ten chyba chce się bić ze mną. Ja pierdolę, tornado! Które wrzuciło mnie oczywiście do miejsca obok. A ta typiara co, mapę masz dla mnie? Być może tak, kurwa, mapa. Stary trakt królewski. Tak. Dobra, dodawaj informacje. Co to jest za miejsce? Jakiej to jest... Jakiej części świata to jest mapa w ogóle? Ło, kurwa! Dobra, no dobra, stary trakt królewski, głębiny, dolne miasto, święta archiwa. Gdzie jestem ja? Tutaj? To jest stary trakt królewski? Nawet nie jestem pewien, co mi dokładnie odsłoniło. Mam wrażenie, że dużo tych rzeczy już miałem odsłonięte. Ale chyba te okolice. Nie było mnie tutaj wcześniej, naprawdę? I czym jest to przejście? Tutaj raczej z góry się wchodzi. Okej, dobra, jakby miałem wrażenie, że te początkowe obszary tutaj są już całkiem nieźle przeze mnie przebadane, ale nic bardziej mylnego. Dawno mnie tutaj chyba nie było. Te drzwi nadal są oczywiście zamknięte, żeby mnie wkurwić i utrudnić poruszanie się. Tu się wszystko zaczynało. Tak, to jest to miejsce. A stąd to już jest, wiecie, szybki sprint dalej do naszego znanego już miejsca. Tylko teraz... Dobra, to jest jeszcze kawałek dalej. Spróbujemy wejść tam, gdzie się ten quest poboczny znajduje. Nie jestem pewien, jaka jest za to nagroda. Coś czuję, że nic nieprawdopodobnego, co by odmieniło moje życie, ale zobaczymy. Tak dawno temu go dostałem, że aż żal mi go ciągle trzymać niewykonanego. Nie zbieram dużo tych questów pobocznych, zresztą wydaje mi się, że dużo ich tutaj nawet nie ma. Tak więc, no zobaczymy. Tutaj, czy to jest to miejsce? To jest to miejsce, które będę w stanie teraz otworzyć, jak sobie zrobię to? To jest to przejście? To jest ten szczegół w podłodze, którego nie zobaczyłem? Chyba tak, chyba zdecydowanie, kurwa, to jest ten szczegół. Oho. Dobra, wiem, co się tutaj będzie działo. O, kurwa, dobra, śmierć będzie się działa, come on! Wyzwania platformingowe, co? O, kurwa. Dobra, okej. Ty, to przyzwę, to tutaj, hops! Dobra, okej. Bardzo sprawne palce będą mi tutaj potrzebne, jak nic. O, Jezus Maria, co? Co mamy tutaj? O, o! Dobra, nawet, że idzie. Wysyłanie naszego czakrama, potem przyzywanie i manipulowanie cały czas tym w ten sposób. Co mamy tutaj? Czy to jest ta ruda cała, którą ona chciała, żebyśmy zdobyli? O! Okej, dobra, chyba będę musiał trochę popracować, żeby zdobyć to, cokolwiek, co tutaj jest. Kurwa, kolce oczywiście, co? Mam wrażenie, że to nie będzie takie proste. O Jezus Maria, jak tego gówna unikać? Aha, okej. Czyli będę miał tutaj... O, ty. O,
i mnie ujebało, co? Powtórka, powtórka, o kurwa. No dobra, mam pewne umiejętności, może mi pomogą w pokonaniu tego, może nie. A może będę musiał sobie to po prostu potrenować i zrobić na offscreenie, bo zajmie to zajebiście dużo czasu. Zostawmy klona tutaj, on wydaje się być najlepszym sposobem na pokonanie tamtej przeszkody, jak te dwa kolce jadą. Więc tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj jadą te dwa kolce, to zrobię tak i tak. Teraz dwa jadą z prawej strony prosto na mnie, więc tutaj zrobię tak, cyk, pyk i o, nie działo mnie. Co teraz? Wiecie, tak na wszelki wypadek to sobie wrzucę tutaj. O, o, o! Gdzie teraz? Dobra, to było zwykłe skakanie, nawet nie było takie złe. O, o chuju złoty. O, nie, kurwa, tak dobrze szło, come on, ile razy ja to muszę wykonywać teraz. Dobra, wiecie co, nie będę jakby obarczał was oglądaniem tego. Wiem, że może byście chcieli moje cierpienie i męczarnię pokazać, ale byście się sfrustrowali jeszcze szybciej niż ja. Moment. Dobra, okej, było to prostsze niż myślałem. Po tym, co sfejlowałem, była tylko jeszcze jedna pułapka, która wymagała skoku w lewo. No nieważne, coś zdobyłem. Co my tutaj mamy? Ona chyba rudy jakiejś potrzebowała. Kluczowy przedmiot, surowa ruda, tyryry, dobrze chroniona skrzynia w Cytadeli. No to let's go! Czy to nagranie się kontynuuje prawidłowo? Okej, dobra, wszystko działa. To lecimy dalej. Ratatata i pięknie, cała... Może dźwięk z grybem przywrócił, cała tutaj lokacja pięknie ukończona, jestem zadowolony. To teraz wróćmy sobie do naszego fast travelingu, mam nadzieję nie obrywając od tych wszystkich dupielców. Chodźmy do niej, ponieważ naprawdę jestem ciekaw, co ona takiego ma mi do pokazania i powiedzenia. W sensie, jaka będzie... No kurde, pieprzone dupielce, Jesus mać. Dobra, ej, ty! No i zdążył mnie oczywiście postrzelić. No to będę miał przynajmniej 4 skrawki z niego, które mi tutaj szczodrze oferuje za swoje życie. Albo może, nie wiem, może to jakby cała ta góra mi oferuje te skrawki, a może po prostu wypadają z nich, bo są nimi przepełnieni, bo wszystko tutaj jest tym czasem i klątwami czasu przepełnione, nie wiem. Lecimy do bazy. Aha, przynajmniej w miarę sprawnie już tutaj obcykałem, jak się kurwa poruszać po tej okolicy, bo 2 razy zjebałem tego cholernego wybuchającego krabologa. Tak więc dobra, let's go do przodu. Tararara, ona jest tutaj prosto z lewej strony. Magiczne drzwi, lecimy do niej. Co dostanę w zamian, pani Kachewo? I w ogóle bardzo dawno temu mogłem to zrobić. Tak więc... Ziemia drży. Divine energy. The power of gods. It is more than just power, mortal. It's insight. To find something that glows with a god's Athra is a gift. And so, this is meant for you. Yes! Poproszę. Nowy amulecik, co? Po udanym bloku tworzy małą bańkę, która spowalnia wszystkich znajdujących się w niej przeciwników. O kurwa, dobra, tarcza mitry. Brzmi całkiem nieźle, ale aż 3 miejsca zajmuje. Few of your kind would be worthy of such things. Proszę, proszę, czerwona demonica, kuźnica dała mi upgrade. Teraz nie jestem tylko śmiertelnikiem, ale wojownikiem. Tak, jak tam twoje ulepszenia? Tutaj aż 3, kurwa, aż 3 potrzebuję. Naprawdę kusi mnie po prostu zobaczyć sobie w internecie, gdzie się znajdują te blaszki i je pozdobywać, po prostu sobie dokonać tego upgrade'u. Bo jak nic, przeszedłem obok wielu, albo jest to wszystko poukrywane w korytarzach, które postanowiłem jednak sobie zostawić na później. Albo olać, może jakiś niezobowiązujący stream, na którym by się to zrobiło, pokompletowało parę różnych rzeczy przed tym finałem. Byłby dobrym pomysłem, ponieważ naprawdę, co krok, nie wiem czego się spodziewać, nie wiem co mnie jeszcze dojebie. Jedna rzecz, którą jeszcze chcemy zrobić w tym odcinku. Czy ja mam tutaj gdzieś w okolicy szybką podróż, taką jaka mnie interesuje? No bo to jest drzewo Soma. Dobra, moment. Spójrzmy na mapę. Jest jeden quest, który wykonałem na pokazie, ale nie wykonałem go nigdy, kiedy grałem osobiście. Tutaj te fast travelingi są cholernie daleko od tego, co mnie interesuje. Ponieważ miejsce, które mnie interesuje, jest tutaj. Tylko czy jak pójdę tutaj, czy dam radę wejść tutaj na górę? A potem szybko sobie myknąć tędy, bo mam wrażenie, to będzie najszybsza trasa, żeby się tam po prostu dostać. A może nie? Może po prostu zejdę tutaj, spadnę na dół i pobiegnę w prawo. To chyba, szczerze mówiąc, będzie najlepszy pomysł. Dobra, drzewo łakła obok babuni w takim razie. Odratujmy nasz poziom życia gdzieś tutaj z prawej strony i lecimy przed siebie. Ja tutaj cały czas patrzę, muszę uważać na tego... Na powrót mojej partnerki Martyny z giga zakupów, wiertareczka, moi drodzy, akumulatorowa, jaram się, nie wiem czy to wiek, czy to po prostu moje gadżeciarstwo, które się przekłada na inne dziedziny życia, ale jaram się kurwa wiertarką, nie będę kłamał. Tutaj nie mam zielonego pojęcia nadal jak wejść, ale przejście chyba było w tym kierunku. Dobra, musimy... Nie, kurwa, to nadal nie jest to przejście. Gdzieś indziej. Tutaj chyba była taka zapadnia, którą sobie otwarłem. O, właśnie. I teraz mogę zasuwać w prawo. Lecimy do lasu. Nie wiem, czy ja wziąłem tego questa w ogóle w którymkolwiek momencie.
Ale na pewno damy radę go sobie tutaj dziabnąć. Tylko musimy mocno przebiec do tego małego zaułka. Tam jest skurwiel, który ma dla nas zadanie. I zadanie to, a zresztą, nie wiem, jak dojdziemy tam na miejsce, to zobaczymy, czy ja w ogóle z wami o tym, czy ja wam to pokazywałem, czy może tylko opowiadałem, czy może jakby w ogóle z tym w interakcję nie wszedłem, nie wiem. Ale nagrodą jest, z tego co się orientuję, właśnie jedna taka sztabka. To jest coś, czego akurat będę potrzebował tylko i wyłącznie coraz więcej. Tam chuj z upgrade'ami łuku, chociaż coś czuję, że jak się wszystko pozbiera, to można pewnie wszystko poupgrade'ować. Ale to wtedy naprawdę trzeba by zalakować wszystko. A mnie to akurat nie do końca interesuje. Użyję sobie tego drzewa, żeby mnie tutaj przywróciło w wypadku jakichkolwiek problemów, bo jakbym znowu musiał zadupcać tę całą mapę, to byłbym niepocieszony. To niech się zniszczy, to niech się zniszczy. Tego kurwa nie chce mi się pokonywać, ponieważ nie mam za bardzo po co. Dobra, tutaj gdzieś tak, tutaj i u góry. Więc hopnijmy sobie tutaj, rozwalmy tego grzmota, tu do góry, cyk, pyk, w prawo. Może teraz nawet będę miał... Oj, no i nie dotarłem do niego, jak do tego doszło? Halo! A mówiłem o tym od tak dawna. Dobra, chłop wielkimi tutaj jakimiś filarami napierdala. You there. Will you help this time? This time? This time. I just came this way. I knew this forest was rotting my mind. Do you sense it? Something wicked has drained... All of Mount Carf is cursed. That's what you sense. Cursed? I don't recognize your armor. You're not a soldier of Ardashir. We've come from across the seas to attack the palace of Darius. But we're ensnared. King Darius? He's been dead 30 years. Oh! The palace here is deserted. So long? Quick, go find my brother in arms. He'll help me get out of here. I don't know what I have to offer, but I promise I'll make it worth your while. Help me before my mind rots more. Deserter. No i mamy dopiero teraz tę misję. Dobra, jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc, że tego nie obczaiłem, ale może po prostu starałem się progresować zamiast badać te okolice. Dobra, ten gościu dokładnie wiem, gdzie się znajduje. Gdzieś tutaj w dół, tak? Więc musimy pobiec w prawo i przy najbliższej okazji zeskoczyć w dół i gdzieś tego delikwenta tutaj damy radę sobie obczaić, znaleźć i pokonać. To jest w ogóle piękny wyznacznik tego, co nas tutaj zaraz czeka. No właśnie, czy ja go mogę... Mogę go zrzucić, no właśnie, żeby mu dać spokój jego duszy. Zebrano kluczowy przedmiot, kula armatnia, pocisk artyleryjski. Nie wiem, czy to nie jest, no właśnie, czy to nie jest wszystko, co ja muszę dla niego zrobić. Amulety, nie amulety, dobra, kij, misje. Misje poboczne, proroctwo, zaginienie wojownicy, zdejmij klątwę. Dobra, to jest coś kompletnie innego, deserter. A nie, on mi płatek daje, kurwa. Czy to już nie będzie czwarty mój płatek? Dobra, to chuj z tym, co mi daje, tak naprawdę warto. Dostarcz kulę armatnią. No właśnie, dostarczenie kuli to jest jedno, ale tutaj będzie coś jeszcze do roboty. Rozwalmy te winesy. A i mamy tutaj jakiegoś kolejnego chyba, wiecie, wojownika do uwolnienia, co? No dobra. Ej, byku! Halo, co to za obrażenia, kurwa? Ej, dobra, przerwa i zium. Ile będziesz miał życia? To jest moje najważniejsze pytanie. O kurwa, ty, odbiłem to! Dobra, jestem pod wrażeniem. Ten zaginiony wojownik nie stanowił zbyt dużego wyzwania, muszę przyznać. Mamy Xerxesika, mamy insygnia. No i mamy drugiego z 8 zrobionych. Są insygnia Presopolis, Prepolis. No dobra, muszę przyznać, jestem całkiem zadowolony. Nagrodą będzie płatek, co jest akurat zawsze miłą rzeczą, tak więc dostajmy się tylko z powrotem do góry. Nie tędy. Oho, okej, dobra. Nawet, że się wyrobiłem. Cyk, pyk, w górę, w lewo, do góry, w lewo, to się zapadnie. No i chyba jedyne, no tak, muszę do niego z powrotem pobiec, ale to nie powinien być wielki problem. Dobra, to nie było konieczne w ogóle. Tutaj jest ten jeden grzmot mały. Nie wiem, czy on nie ewoluuje w tych takich... O kurwa, kosmatyk większych przeciwników. A może to były jakieś specjalne warunki wtedy, że on ewoluował? Nie wiem. Tego też ominiemy. Proszę, no. Biedę omijam driftem, jak zawsze. Gdzie to było? Kurwa, ominąłem go tak dawno temu! O Jezus, pojebałem się kompletnie miejsca, w których mam być. Dobra, ty mi daj spokój. Jeszcze raz musimy przejść tutaj oczywiście. A, to było tu! Dobra, to sobie rozłożymy tutaj po tych delikatnie. Hops, zium i do przodu. Niestety, mordo, twój kolega był powieszony na łańcuchu. Dead. You're sure? Mhm. I am. I thought as much. Freedom. One way or another. You said you were attacking the palace. What can you recall? Nothing. Fragments. Oh. But her whispers are dobra, czyli to nie jest filar, tylko armata chyba. How long has it been? 30 years. Imagine so many years. And not feeling time pass. For others it may feel longer. And all of Mount Carf cursed.
Why? I don't know. Some say it's because the Simorgh vanished. The Simorgh? It's real? It's gone. Then hope is gone. Shh. More whispers. Do you hear? I don't hear anything. The evil of this place is more than just a curse of time. Even though he's dead, she'll feed off him. Strasznie pojebane. No ale cóż. Ja mam swoje problemy niestety. Inne niż problemy żołnierzy sprzed lat 30. No i rozwój życia, to mi się podoba. Kompletnie tego questa teraz nie żałuję. W idealnym momencie postanowiłem zabrać się za tamten obszar i tego questa, bo zdobyłem dwa płatki, które dały mi kolejny dynks życia. To lubię. No i takim sposobem las oczyściliśmy w trochę większym stopniu. Są tutaj jeszcze jakieś miejsca, w których nie byłem. Tutaj pewnie się kryją te wszystkie blaszki pieprzone. Ale to do obczajenia w przyszłości. Tutaj też dam radę pójść. Jakiś czas temu to sobie oznaczyłem. Tak czy siak, myślę, że faktycznie zdobyć jakieś płytki, nie płytki byłoby mi tutaj w smak. To jest w ogóle kachewa, jej broń, amulety i te dzikie obszary, którymi jestem w stanie tam jakby się do nich dostać. Tutaj nawet nie wiem, co będzie potrzebne. Nie mam niestety obrazka, który by mi to powiedział. A więc co, moi drodzy, udało się tutaj co nieco podziałać. Jestem z siebie zadowolony. Co prawda teraz mnie tutaj mała przebieżka w lewą stronę czeka, żeby się stąd wydostać i wrócić do jakiegoś drzewa sensownego. Drzewa czy też do fast travela. Ale to nie jest już wasz problem, a mój. Zobaczymy, co będziemy robili jeszcze w kolejnym odcinku. Czy to będzie może robienie questu jeszcze czegoś pobocznego, czy może raczej wrócimy do tego, co robiliśmy wcześniej. Mam tutaj teraz, co prawda, środki na upgrade moich obrażeń, ale nie mam tych blaszek. Potrzebowałbym aż trzech. Nawet jeżeli miałbym odpalić w którymkolwiek momencie streama ze zbierania tych blaszek, żeby sobie po prostu zapracować na upgrade'y, ale to by było raczej bliżej endgame'u. Jakiś taki, wiecie, niezobowiązujący streamek z trochę czyszczenia tej mapy. Ponieważ jak już widzicie, lecimy dalej z odcinkami. Nie będziemy robili fabuły w postaci streamów, ponieważ jakoś tak sami wyraziliście ochotę oglądania odcinków. Dlatego, cóż, seria jest dla was, więc wasze decyzje będą tu najkluczowsze. To też sobie prędzej, jeżeli takiego streama zrobię, to będzie on dotyczył, no, po prostu zbierania pierdów z mapy. Ponieważ to też może być równie frustrujące jak, nie wiem, jak... Jak ja chciałem tę wypowiedź sformułować? Nie wiem, to może być frustrujące, ale może będzie trochę mniej frustrujące, jeżeli wy będziecie tutaj cały czas w okolicy mi towarzyszyć. Kurwa, i nie potrafię wejść na górę, ale to już koniec odcinka, moi drodzy. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Oj, ty skurwysynu. A ja zasuwam do zapisu gry i widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i bye bye.